Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f od x równej 3x kwadrat plus 7x plus c jest liczba minus 7 trzecich. Wówczas c jest równe. Skoro minus 7 trzecich to jest miejsce zerowe, to wystarczy podstawić minus 7 trzecich za x, a za f od x 0. No to tak zróbmy. Czyli 0 to się równa 3 razy minus 7 trzecich do kwadratu, dodać 7 razy minus 7 trzecich plus c. Czyli co mamy? Mamy 0 to się równa 3 razy minus 7 trzecich do kwadratu, to będzie 49 dziewiątych, minus do kwadratu daje plus, dodać 7 razy minus 7 to jest minus 49 trzecich plus c. No i teraz zobaczmy, trójka to jest dziewiątką, się skraca, zostaje 3 w mianowniku i mamy 0 to się równa 49 trzecich, dodać minus 49 trzecich, czyli to jest po prostu minus 49 trzecich plus c. 49 trzecich redukuje się z 49 trzecich, minus 49 trzecich i mamy, że 0 to jest c, czyli nasze c to 0, odpowiedź A.